Szalone Dni Muzyki organizuje Symfonia Varsovia w Warszawie już po raz ósmy. Zaś cały festiwal ma bardzo długą, kilkudziesięcioletnią historię. Rozpoczął się ponad 30 lat temu w Nantes. Szef artystyczny i organizator życia muzycznego René Martin wymyślił festiwal, do którego zaprasza publiczność niebywałą w salach koncertowych, zachęcając programem artystycznym i tą szaloną formą do uczestnictwa, do spędzania czasu przy muzyce. Wykonawcy światowej sławy, także warto przychodzić. Orkiestra Sinfonia Varsovia w Nantes występuje od pierwszej edycji festiwalu. Ten projekt ma już swoje liczne dzieci. Festiwal odbywa się w Japonii, w Jekaterynburgu w Rosji i od 8 lat w Warszawie. Każdego roku pomysł na festiwal jest troszkę inny. W tym roku tematem festiwalu jest taniec i wszystko to, co związane z rytmem kultur europejskich czy z tańcem w nas samych, co nam w duszy grają, tym słowem. Mamy już swoją stałą publiczność. Jak wspomniałam, to już ósmy rok organizujemy festiwal. Bilety są w bardzo dostępnych cenach, dlatego rzeczywiście już od 1 września na niektóre koncerty zabrakło już miejsc. Cieszymy się bardzo, że tak licznie warszawiacy, ale także turyści przybywają na nasze koncerty. Lubimy muzykę właśnie taką klasyczną. No i chcieliśmy miło spędzić wieczór. Tutaj po prostu trzeba być. Jestem po raz ósmy i na pewno będę za rok i w kolejnym roku. Nawet kończy mnie, żeby na ten festiwal pojechać do Japonii.